Witam wszystkich bardzo serdecznie w takim oto odcinku nietypowym, ponieważ Protraka. Tak, tylko jestem tutaj troszeczkę do piątym miejscu, bo dopiero co odwiozłem zlecenie, już wziąłem kolejne. Tylko że się okazało, z tej samej firmy je mam. Więc tak trochę niezbyt mi to pęka, jeśli chodzi o parkowanie. Jak widzicie tutaj, ja tutaj potrafię zaparkować ładnie. Troszkę poczujemy. Dobra, no i tak, czemu akurat Eurotrack? A dlatego, że chciałbym z nami tak porozmawiać jakoś inaczej. Może ktoś zobaczy. Ktoś w ogóle zobaczy na to cały. Ale tak, chciałem w ogóle pogadać z wami tak o planach na mój kanał. Ponieważ kiedy to oglądacie, to patrzycie, to pewnie nie wiem. Ja to nagrywam, mój zegarek, 8 kwietnia to nagrywam. Wy to pewnie zobaczycie później, w maju to pewnie zobaczycie dopiero ten film. Ale tak, no chciałbym do was wyjść i z prośbą, byście mogli mi dobić Chrystusu, wykonać ten cel na moim kanale. 300 osób. No i też dziękuję ogólnie. Dziękuję całej Barsona. Wszyscy co tańcą od razu jaszczurami. Artka, nie. Jest grupa na Facebooku, której jest link w kanale, chociaż tam teraz nikt nie doszedł. Ogólnie grupa jest trochę martwa, ale zapraszam, może ktoś będzie chciał dołączyć, zobaczyć. Na ten moment grupa jest martwa. To tam jest, bo tak gdyby byli ludzie, bym na tej grupie był aktywny, ale te osoby, które na tej grupie są nieaktywne, to jest troszeczkę sensu, by coś tam robić. No i tak. Właśnie mój drugi apel o wszystkich subskrybentów moich. Zareklamowali, napisali kogoś, kogo znacie. Półek, tematyka. A żeby napisali do niego. Ej, patrz, tutaj taki jest kanał Barsona. No, ale się nie na... Wciskam na coś takiego. Jak na śmierć. No i dobra. Kolejny apel. Wszystkie osoby, które mają Left 4 Dead'a, niech do mnie napiszą. Bo już to. Nie wiem nagrać vloga, ale rozmyśliłem się. Ale niech te osoby napiszą. I ogólnie chcę zrobić serię Left 4 Dead'a. Kanał. No chociaż jest już seria. To, że seria z widzami. Kontrę o 4x4, by było ciekawiej. Wiem, to my mam kilka osób. Jest Mati, Marks, Bierzu, Adamapi, to tyle osób miałbym już. Ale miałbym inny. Więc piszcie. Ja z chęcią nagram z każdym, co napiszę. Jeśli ktoś jest chętny tego lefta. No i tak, kolejna informacja. Bo to będzie ogólnie odcinek bardziej typowy. Dlatego właśnie grałem Eurotrucka, bo wiem, że to jest spokojniejsza gra. Nie muszę się tak, że tak powiem, skupiać na niej. Dzieje. Mogę spokojnie tutaj z wami gadać, chociaż dopiero później. Ale tak, mogę z wami spokojnie gadać. Jakoś zbytnio się na tej grze nie skupiać, jak w innych grach. No i prawdopodobnie zastopuję serię z Metra, ponieważ no, troszeczkę tak mi... Tylko jak chciałem nagrać, się okazało, że mam w ogóle w innym miejscu save, nie kupiłem serię. Jak się skończył, w innym miejscu mam. Mam nagrany jeszcze jeden odcinek, ale i właśnie ten odcinek się skończył, zamykany. Nie jest jeszcze rzucony. To on się kończy w takim miejscu, gdzie, które już przeszedłem normalnie w grze i nie wiem czemu, ja tego miejsca nie mam. To jakieś 8 minut z gry. 8 minut straciłem nagrywki. To się nie podoba, bo straciliście, chociaż nie było to zbyt ciekawe. No, już wsadziłem, że 8 minut, 5 minut postraconych, nie mam ich, straciłem fragment filmu. Jakoś się zasmuciłem, więc nie wiem, czy to ma w ogóle sens, by w tą serię z Metra wpaść. No napiszcie, chcecie nadal, by była seria z Metra, bo Enemy Fronta skończę, bo tak, chcę tą serię skończyć. Sam ten Enemy Fronta bym przeszedł
Nie przeszedłem jeszcze tego, więc raczej będzie. Ale jak tego Enemy Fronta skończę, Minecraft już się będzie zawsze. Minecraft będzie zawsze, może będzie tylko, może multi, może wróci serwer 20 maja, może wróci serwer, może więcej vlogów, może kogoś poznam, który będzie do tych vlogów albo wpadów nagrywać. Ogólnie mam Wojtasa i Antka, kojarzycie? Był na odcinku, też był kamerzystą w vlogu leśnym. Może coś nagramy razem w trójkę, albo w czwórkę jeszcze sobie, którą kolega. W czwórkę coś. No ale to zależy też od was. No i tak, będzie to też długi odcinek. Specjalnie też miałem taką trasę, gdzie metrów. Nie zrobić tak, że odcinek trwać półtorej godziny. Tak to, jak to wygląda zazwyczaj w Eurotracku. Ogólnie to jest... pokażę mapę, żeby wiedziałem, gdzie ja tu jadę. Jadę z Kuty startu do Valmeiry na Łotwie. Tak to zrobiłem. To jest... 201... Nie, to nie jest koniec. Było. No i tak, ogólnie mam ten dodatek. Mam Baltic State. Ale też tak, kto to wie, to się jeszcze Eurota. W nowym patchu. Wersji 1.35 wyjdzie Sardynia. To będzie za darmo, ale tylko dla osób, które mają dodatek Italia, więc troszeczkę tak, można powiedzieć, dali coś do dodatku. Rozszerzyli dodatek, a nie pełną wersję gry, ale też 1.35 całe Niemcy chyba budują Niemcy. Ja nadal apeluję, jeśli ktoś SCS zobaczy ten film, naprawdę, zobaczy ten mój film, będzie mógł coś, dodajcie Rzeszów i zaktualizujcie ogólnie mapę Polski. Bo to jest naprawdę dramat, jak to mapa Polski, że nie ma A4 Krakowa, chociaż ona jest. Nerwuje. Powinna ona być. Teraz trochę łamię przepisy, ale nie. No ale cóż, no muszę jakoś wyprzedzić tych miotków. Tutaj tak jedzie wolno, że trzeba gadać. Widzenia. Dajcie ten Rzeszów, nie musicie i zróbcie A4, nie zmieniajcie tam tych innych, dobra to już wie, ale dodajcie A4, dajcie Rzeszów, to jedynie co ja chcę, by było wreszcie. Dajcie, bo tam jest takie de facto puste miejsce, dajcie te obwodnice, ma miasta. To tak słabo, ale dobra. Kolejna rzecz, szukam montażysty, kogoś, grafik czy czegoś, no. No, jeśli ktoś jest chętny, to niech napisze pod tym filmem. Napiszę do niego, dogadamy się. Tam do tartu już. Miasto, tak. No i dobrze. No tutaj nie będę łamać się tak przepisów, że. Taki rebel nie będę. Bernatka tutaj. Przejechać, że to nie jest dużo, 22 tysiące km, 23. Co to jest 23 tysiące km? Na tira. Naprawdę, to jest 23. A auta to było sporo, ale to jest tir. Ja ogólnie się cieszę, że mi się Eurotrack ogarnął, bo jak pamiętacie, wcześniej jak nagrywałem Eurotracka, kiedyś, padały FPS-y do. Czemu to się tak działo? Ale problem rozwiązałem i teraz mogę normalnie, spokojnie ETS-a pykać, coś na niego na live'ach nagrywać. Fakt, ETS się fajnie nadaje na live'y. To jest gra, która się nie nadaje na live. Też na live'y bardzo dobrze się nadaje Left 4 Dead, chociaż w lefcie trzeba się bardziej pykać. ETS się nadaje. U mnie takie strategie czy coś się o wiele lepiej nadają na live niż jakieś lole. Chociaż potem, bo jak mówię, mam ten nowy internet, może zobaczę jak będzie mi działał, robię live'a z lola. Jest tam lol na live, więc tego coś to wam się może bardziej spodoba. Chociaż zobaczę ile będzie chętnych. Jeśli będzie Mati, to Mati zagram, nie wiem, Mati.
chodzi po prostu więcej osób. Jakoś ciekawiej, że zagramy w piątkę. Formalek, Sami, zagra. Ja, tam Mati, raczej jest pewny, że zawsze osoby. Mati to jest najwierniejszy widz. Mati, Parks jest zawsze zwierzu. Do tego grona zaliczany przeze mnie. No Wojtas też. Anderson, Antek też. Nie jak dokładnie jeszcze tych osób, bo nikt nie pokazują mi i tych osób. Nie do tego, ale o obecność na live'ach i coś na właśnie to są dosyć, że najczęściej to jest Mati. Chyba o top topów i aktywność. Mati to jest topów. Mati chyba na każdym live'ie tak jak. Po co zrobię live'a? Mati i tak się pojawi po najwyżej 5 minut spóźnienia ma live. Szczególnie dzięki wiecie za to Mati za to kanale. Wielki. Mamy rondo kolejne, rondo. Nie wjeżdżę. Dobra. Mamy rondo dosyć spore. Nie wiem czy jest łatwiej już. Oni. Nie jestem chyba w artu. A tak na jest. Przejść granicznych. Mamy tutaj. Ogólnie tak. I jakby to powiedzieć? Jeśli mieli propozycję serii dla mnie co nagrać. Bo oczywiście Lefta dokończy i Lefta może nagrać jakieś challenge serii. Zejść całą mapę tylko z używając broń do walki wręcz. Nosić coś. A jakieś, jeśli chodzi o gry, nie wiem właśnie z metrem, też napiszcie. Napiszcie, czy chcecie, by ta gra nadal była. Ja po prostu. Jakby usunął te filmy, to były z metra i jakby w ogóle tej gry nie było. Ale ogólnie mam plan też na nową serię. Nie zdradzę jeszcze tego. Moja tajemnica. Ale jak patrzę, tego na YouTubie prawie nie ma. To jest tak gra de facto, ale na polskim mało. Czekaj, co właśnie? Się wybić. Ale na to dopiero poczekacie. Nie za długo. To jakiś... seria z tej gry. No i tak, no coś myślę, no z rola będę wrzucać od czasu do czasu jakiś odcinek, jakąś grę. Ale jak to zazwyczaj wygląda? U mnie odcinki z rola są bez głosu, bo się wstrzymałem. Jeżeli jak miałbym nagrywać odcinek rola z głosem, kimś. Bo jak gram sam, znaczy te wszystkie gry, co wrzucam teraz z rola, jak wrzucam, to są rankedy. A ja się na rankedach mogę też rzucać po prostu powtórki z gier z moim komentarzem. Raczej nie było ciekawe. No. Seria z Minecrafta, jak mówię, ja nie do wybicia z mojego kanału. Tak to tej serii nie mój kanał, ogólnie jak już w ogóle. O. No ale tak, myślałem nad serią Skull of Juarez, tej gry co nie powiem wam na. Do Skyrim już raczej wracać nie będę. Nie ma sensu, kiedyś. A jeszcze parę odcinków. Też nie widzę w tym sensu. Myślałem też nad Red Orchestra. Battle of Stalingrad, Heroes. Nad tą grą myślałem. Żeby było troszeczkę urozmaicenia. Jakieś strzelanki, nie te. Myślałem nad jakąś strategią. Albo jakiś śmieszny. TSA już wracać nie będę, to jest pewne. Ty już nie wracam. To Counter-Strike nie wracam, ponieważ powiedziałem sobie, że już do tej gry nigdy nie wrócę. Gra nie jest już, nie jest to co kiedyś było. Nie podoba CS. Wracam. Więc godzin sporo mam na Steamie, raczej mnie już nic z tego. Tym do tej gry Grumble ma. Dostaje się rakowe drużyny. Dostaje się, ale też się rakowych. O wiele lepiej się gra, jest o wiele. Ale nie ma w ogóle prawdopodobieństwa, że tak już ta hakera. Bo na rusku. Będzie ci w czacie głosowym kabliać albo cyka, albo ciomka. Takiego nie mam podobieństwa w ruski. Prawie dobrze zrobimy osobę. Nie wiem czemu tego Steam nie, to po prostu Steam.
na kontynent, bo nie wiem jak to wygląda z wyborami, ale tak nie każdego. To jest trochę przekichane. No ale tak, jedziemy już na granicy. Estońsko-Litewska. Zdarzyło. Aż może nie wiem co się... A, w cysternę ktoś walnął. Ciekawe, tak, ja tutaj nie muszę wjechać na granicę. Nie. Unia Europejska. Też Rosja. W dodatku jest. Ciekawie. Ale tak, doganiam tego gościa, co ty... I pewnie tutaj... Dogoniłem znowu. No, tak, ogólnie chodzi o dzisiaj. Dzisiaj, powiem tak, dzień z życia Warsona. Ja zakupiłem książkę. Też de facto metro. Czytałem już. Czytałem metro. Nie metro przeczytałem. Będę powtarzał ciągle metro, metro, metro. Może licznik. Metro, metro, metra. Licznik, teraz powiem sobie. Więc tę książkę. Też mam wersję elektroniczną. Całej serii Metro 2030. Ale powiedziałem sobie, potrzebuję, mam większość uniwersum, wersji książkowej również. To mam dwóch uniwersum, nie mam wersji papierowej, ale też sobie może kiedyś kupię. No ale tak, zakupiłem sobie, mam tutaj pod ręką, zapauzuję, żeby było. Mam pod ręką, proszę bardzo się chwalić, tak, bardzo mi się chwali. Mam bardzo. Cała trylogia, chociaż już czytałem tak. W pełnym wydaniu? Ponad 1000 to jest? Metra. I ogólnie fajnie. Książka jest fajna, no polecam metro. Jak ktoś jakieś egzaminy ma czy coś, to można się odwołać do metra. Tak dużo daje. Wielu tematów pasuje. Ale również Tolkien pasuje i Władca Pieśni, więc też możecie przeczytać. Chociaż powiem szczerze. Obstawiam, że większość z was by prędzej przeczytała Metro tych widzów niż Tolkiena, bo Tolkien jest trudniejszy. Pamiętam o Hobicie, bo to każdy czytał, to jest lektura w gimnazjum albo w podstawówce. Jak chodziłem, to miałem i w podstawówce i w gimnazjum Tolkiena. No ale no. Wygląda, to nie jest jakoś Hobbit. Hobbit jest o wiele prostszy napisany, niżeli Władca Pieśni. Bo Hobbit, jak to wiadomo, był przewidziany pod małe dzieci. A tak to wygląda naprawdę, że Tolkien uważał, że małe dzieci są inteligentne i naprawdę zrobił trudną nawet. On przewidział, że Hobbita będą czytały dzieci tak obstają w wieku 5-10 lat. Na takiej grupy wiekowej tą książkę pisał. Do Tolkiena. Też ogólnie, teraz przechodzimy trochę do historii życia Tolkiena. Przez całe swoje życie Tolkien uczył się języku, potem jak już kończył wojnie, to w pierwszej wojnie on brał udział światowej i on nie brał, bo już był starszy, ale też uczy się języków i nauczył się chyba 43 języków, to nauczone. I on się tylko tych języków uczył, bo mu się one podobały, bo on był filologiem i on się tych języków uczył, dlatego mógł je potem pozmieniać i stworzyć z nich języki do swoich książek, czyli do Władcy Pierścieni. Tolkien po prostu lubił bawić się językiem. I ogólnie obstawiam tak, że gdyby Tolkien zapoczątkował de facto tak w literaturę, czyli taką literaturę fantasy taką typową, gdyby Tolkien pisał w innych czasach, moim zdaniem miałby szansę na Nobla literackiego. Tylko, że kiedy pisał w czasach, kiedy były popularne jakieś sentymentalizm, jakieś te dżumy czy coś, chociaż dżuma jest książką fajną, to polecam, ale pewnie wszyscy będą tak czytać. Jakieś te wszystkie narzekania czy coś były popularne w tamtych czasach, kiedy Tolkien pisał, nie wzbudził jakiegoś zachwytu w obecnych znawcach mniejszych, to by miał Nobla, nie mieli kolejnego noblista anglicznego. Prawda jest taka, mamy Reymonta, Sienkiewicza, Iri, Szymborską, Bosza, to de facto mamy jeszcze jednego, to jest taki pół na pół noblista,
polsko-angielski, ten Józef Konrad, bo to jest Polak z pochodzenia. Po prostu. On potem mieszkał w Anglii. I tworzył w języku angielskim, więc no, uważa się go za angielskiego noblistę, chociaż był Polakiem. Więc tak to trochę wygląda. Ale można go po części uznać za polskiego noblistę, takiego na pół. No dobra. Ja tutaj gadu. Jechaliśmy. Do celu, tylko trochę mi tu taki ruch się duży zrobił. Tutaj pod tym preją. Robił, ale jestem już. Hop. Bierzemy dostawę. Cieszy mi się. Robimy tego. Tak, ja wam to podziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, to szybko w górę. Pożegnam i do zobaczenia. Na razie.